207 miał być pojazdem systemowym, do którego można doczepić wszystko. Wielki ciągnik, jakiego nie ma konkurencja. Dawny ciągnik holował wszystko, co ciągnął. I wtedy przyszedł ciągnik systemowy, na którym można było dobudować cały system. Wtedy napięliśmy łuk niezwykle mocno. Miałem określone wyobrażenia, jak powinien wyglądać nowoczesny ciągnik. Nie jak zamiennik konia, ale jak integralna część maszyny rolniczej. Klienci mówili, dlaczego kombajn musi stać 11 miesięcy w stodole? To duży kapitał. A taki system powinien być używany przez wiele miesięcy w roku. Wyobrażeniem konstruktorów było wykorzystanie ciągnika przez cały rok, jako maszyny bazowej, a kombajnu tylko 6 tygodni. Hukepak był jeżdżącą platformą. Można tam było zakładać specjalne maszyny, a w przypadku Hukepak Class także dobudować kombajn. Wtedy był to celowy kierunek. Przejściowy nurt myślowy, mający swe początki w przeszłości i sięgający aż do Xerion. Rok 1960 pokazał, że czasy jeszcze nie dojrzały do zmian. Byliśmy specjalistami od zbiorów. Teraz jednak ciągnik jest maszyną rolniczą numer jeden. Jest wielu producentów ciągników, którzy produkują tylko ciągniki. Jest też bardzo wielu specjalistów, którzy produkują tylko maszyny rolnicze. W standardzie wielkich ciągników była jeszcze pustka. Ideą było wejście do branży ciągników poprzez wprowadzenie do pojazdu HSG. W 1978 roku powstał zespół złożony z dwóch, trzech ludzi i mnie samego. Wszyscy zajmowaliśmy się konstruowaniem. Chcieliśmy postawić na komfort i zrobiliśmy obracaną całą kabinę, co nawiązywało do komfortu maszyny samobieżnej. Bezstopniowy napęd taki jak w maszynach samobieżnych. Cztery duże napędzane koła, które mogły przynosić moc powyżej 200 koni mechanicznych na glebę. Kierowanie przednimi kołami, tylnymi kołami, wszystkimi kołami i jazda psim chodem. To było coś, co trochę mało przyzwyczajenia, coś innego niż zwykły ciągnik. Pierwszą maszynę uruchomiliśmy w roku 1979, jesienią. Krótko przed Bożym Narodzeniem przyszła wiadomość z USA, że przekładnia, którą zamontowaliśmy, nie będzie dalej produkowana. Oznaczało to, że byliśmy daleko od produkcji seryjnej. Od roku 80 do 86 zrobiliśmy i wypróbowaliśmy wszystko, co możliwe. Dopiero w roku 1989 zamontowaliśmy nową przekładnię. Pan Klaas jest bardzo zainteresowany tą technologią. Powiedział, że możemy robić to dalej, gdyż potrafimy udowodnić, że dysponujemy wysokim stopniem skuteczności. Dokładnie tak samo dobrym, jak ciągniki. Zadzwoniłem do niego ze stanowiska badawczego, on był jeszcze w biurze, i powiedziałem, panie Klaas, udało się. Tylko kilka dni trwało, zanim otrzymaliśmy zielone światło i mogliśmy pracować dalej. W 1995 roku zbudowano 5 pojazdów dla wybranych klientów. Była to pierwsza faza zbierania opinii i poszukiwań. Później przyszła faza dalszego opracowania, ukierunkowanego na sytuację rynkową. W roku 2003 rozpoczęliśmy oczywiście od małej liczby sztuk. Ale od roku 2004 była to już właściwa produkcja seryjna. Dzisiaj nie mówi się już o nośniku narzędzi, lecz o ciągniku, który jest w stanie wykonać właściwie wszystkie prace w rolnictwie. Temat systemów nośnych w ciągnikach śledzimy dziś jeszcze dokładniej, na przykład w aplikacji gnojowicy i widzimy, że stary motyw nośnika narzędzi widoczny jest aż do serii konstruowanych dzisiaj. Potrafimy dobudować na pojeździe wielkie maszyny i odpowiednio uczynić go jeszcze maszyną samobieżną. W międzyczasie standardowe ciągniki również przesunęły się w tym kierunku, zwłaszcza od chwili, gdy na rynku pojawił się Xerion.
ale są one jeszcze dalekie od komfortu i wszechstronności, jaką oferuje Xerion. To rzeczywiście udana maszyna stanowi jednostkę o bardzo dużym uciągu z możliwością wszechstronnego przebudowywania i dobudowywania. Maszyna, która robi wrażenie pod każdym względem. To produkt absolutnie reprezentujący segment premium. Z mocą 500 koni mechanicznych to naprawdę coś. Naszą koncepcją pojazdu trafiliśmy znakomicie. Klasa powyżej 400 koni mechanicznych stale w Niemczech rośnie i będzie można w przyszłości dobrze obsłużyć ten rynek. Do 1995-96 nikt nie uwierzył w ten projekt. Ćwierć wieku, od 1978 do 2002, 25 lat. Gdyby Helmut Klass nie był naszym szefem, to Xerion nigdy by nie powstał. W przedsiębiorstwie rodzinnym, w którym mamy większość, proces decyzyjny był bardzo prosty. Nie miałem ograniczeń jak ówczesny producent ciągników. On miał wtedy oczywiście mnóstwo obaw. Kiedyś ciągnik odpowiadał tylko za to, aby ciągnąć, dostarczać siły. Dla mnie było właściwie nieuchronne, że ciągnik rozwinie się właśnie tak.